Hej kochani, zapraszam na nowy film, jak widzicie po tytule. Dziś będą propozycje na prezenty ze sklepu kosmetyki z Ameryki. Powiem wam, że tych propozycji jest bardzo dużo, tam jest osobny dział pomysły na prezenty i właśnie z tego działu najwięcej wybierałam rzeczy, żeby wam tutaj zaprezentować i wybierałam je pod kątem oczywiście świąt i pod kątem tego, że komuś będę chciała podarować właśnie te rzeczy. Naprawdę bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego zamówienia, więc wszystko wam dziś pokażę. Na początku wam jednak powiem o dzisiejszej promocji, żebym się nie przejęzyczyła. Przed chwilą dostałam ją na maila. W dniach 10-11 grudnia obniżamy koszt wysyłki do 5 zł dla następujących form. Kurier InPost, paczkomaty, odbiór w punkcie Poczta Polska i ta promocja dotyczy tylko wpłat na konto. Także tutaj chyba nie ma minimalnej kwoty zamówienia, tak jak jest to zwykle, tam 50 zł. Wydaje mi się, że tu nie ma. W ogóle kupiłam sobie nowy sweter wczoraj w HM-ie. Nie wiem, jak wam się podoba taki oversize. W ogóle czy kolor mi pasuje, bo chciałam bardzo różowy sweter, ale sama nie jestem pewna koloru. Jeszcze jedna uwaga, że taki film nagrała też Szusz i podlinkuję wam jej propozycję, bo wybrała troszeczkę inne rzeczy, może coś tam wpadnie wam w oko, jakaś, trochę w innym stylu. Także znajdziecie to na dole. Dobra kochani, przechodzimy już do filmu i do propozycji, które ja wybrałam i które wam polecam. Jest bardzo, bardzo duża... Bardzo duży wybór kosmetyków i gadżetów i takich zestawów z Makeup Revolution na stronie. I ja tutaj mam taki piękny zestaw pędzli, jak widzicie takie nudziakowe, z rączkami w kolorze różowego złota i bladoróżowo-białym włosiem. Mam nadzieję, że dobrze to opisałam i gąbeczką. Wszystko jest zrobione z włosów syntetycznych. Nazywa się to Iconic Nudes Brush Collection i wybrałam to z tego względu, że nie dość, że jest to świetny pomysł na prezent dla każdej dziewczyny, która interesuje się makijażem, dla dziewczyn, które wchodzą w ten świat makijażu. Dodatkowo, jeżeli chodzi o ceny, to Makeup Revolution ma naprawdę przystępne ceny. To jeszcze wygląda to samo w sobie świetnie w tym pudełku. Nie jest to zapakowane w jakąś kosmetyczkę czy coś, tylko mamy taki gotowy, piękny prezent, wystarczy zapakować w papier i naprawdę robi to moim zdaniem ogromne wrażenie. Ja sobie delikatnie otworzę ten zestaw, ale na pewno będę go też dawała w prezencie. Ok, i zobaczę sobie to włosie. Bardzo delikatne włoski, bardzo ładny pędzel. Mamy tu pędzel zarówno do oczu, jak i do twarzy, i do brwi, do korektora i gąbeczkę do makijażu, także wybór jest naprawdę, naprawdę duży. Jeśli chodzi o same gąbki do makijażu, bo może ktoś, nie wiem, wasza przyjaciółka chce spróbować takie gąbki, czy mama, na stronie pojawiły się produkty marki Beauty Blender i na przykład ja zamówiłam sobie tą gąbeczkę nude. Ona się nie różni chyba niczym innym oprócz tego, że po prostu ma taki kolor, więc jak się malujemy, to możemy, nie wiem, widzieć ile tego nakładamy. Teoretycznie ona chyba powstała po to, żeby nakładać jakieś tam kremy i tak dalej. Jakby ja tego tak bardzo nie rozróżniam. Chodzi generalnie o kolor. I gąbeczki te malutkie. Będę porównywać je oczywiście do tych tańszych z Donegala. Beauty Blender Micro Mini, które służą do nakładania produktów w takie trudniej dostępne miejsca, czyli pod oczy, w okolice nosa i tak dalej. Inna gąbeczka, nowość z Real Techniques, to jest Miracle Sculpting Sponge. Możemy nią nakładać na przykład puder, możemy nią nakładać, możemy nią robić tak zwany baking i tak dalej. Także tych gąbek teraz zrobiło się na stronie bardzo dużo, pojawiło się sporo nowości, więc zaglądajcie. A jak chcecie coś tańszego, no to możecie kupić na przykład gąbeczkę z Donegala. Lecimy dalej. Kolejny zestaw z Makeup Revolution, który chciałabym wam pokazać, ale mówię wam, że na stronie jest ich o wiele, wiele więcej. Jak tylko sobie pójdziecie zobaczyć, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Ja zamówiłam zestaw do brwi, musiałam zamówić ten zestaw HD Pro Brows, bo wiecie, jestem maniaczką po prostu brwi. I mamy tutaj ogromną paletę. Ja to w ogóle rozpakuję, ponieważ to jest dla mnie. I w zestawie znajduje się taka oto kasetka z różnymi kolorami cieni. 4 cienie i 2 woski. Oraz mamy tutaj rozświetlacz, wosk, płynny, w ogóle suchy, mnóstwo kosmetyków. I mamy tutaj dwa pędzle. Jeden jest ścięty, prosty zupełnie. A drugi jest ścięty na skos. I jest tutaj też coś takiego, taki stick. I cóż to jest? Prime and Enhance Stick, czyli taki primer do brwi, żeby się trzymały w miejscu pod nałożeniem makijażu, a drugi to jest taki rozświetlacz bardziej połyskujący. Fajny, bardzo fajny zestaw. Nie wiem co do kolorów, bo wydają się tu całkiem ciemne, więc raczej chyba dla brunetek. No, wydaje mi się, że dla brunetek będą dobre te kolory. Jeden jest tutaj tylko taki jaśniejszy, który byłby dobry dla mnie. Te pozostałe są dosyć ciemne. Ale zobaczę. Albo zostawię sobie, albo podaruję mojej przyjaciółce. Bardzo fajny zestaw, szczególnie dla osób, które mają obsesję na punkcie malowania brwi. Inny pomysł na prezent to paletka. Może być na przykład paletka ta różowa lub ta czekoladowa z iHeart Makeup. Kopię takie podróbki Too Faced.
Będę Wam na pewno nagrywać ich testy. Ale mam tutaj jeszcze nowość z Mua. Mua Luxe, jak wiecie, w wakacje zamawiałam właśnie coś z tej serii, taką bardziej tropikalną paletkę. A ta się nazywa Enchanted i chciałam ją zobaczyć. Także ogólnie uważam, że paleta to jest bardzo dobry pomysł na prezent. Czy to ze Slika właśnie, czy z Mua. W zależności od tego, jaki macie budżet, ale już naprawdę za 20 zł można kupić fajną paletę. Ta paletka jest taka piękna, połyskująca. Różowo-brązowa. Otworzyłam, wszystko jest tak mocno zalepione. I możemy mieszać te kolory, bądź nakładać je pojedynczo. Bardzo taki zgaszony, brudny róż. Dosyć kremowe cienie. Spoko. Kolejny pomysł na prezent to jest Tangle Teaser, jakaś szczotka. Zamówiłam sobie nowość, już jej używam, ale chciałam Wam pokazać tutaj w opakowaniu. Zamówiłam to dla siebie. To się nazywa The Ultimate Multipurpose Finishing Brush. I ona jest dobra nawet do włosów przedłużanych. Zamówiłam wersję różowej, żeby mogła ją łatwo znaleźć. Bardzo dobrze leży w ręku i ma troszeczkę inny rodzaj tego włosia, jeżeli można by to nazwać włosiem, ponieważ jest bardzo taka mięciutka. I wiecie co? I tutaj podczas czesania nie ma tego odgłosu takiego szorowania plastiku po moich włosach. Niestety przy Tangle Angel, bo też testuję Tangle Angel, jest właśnie takie szorowanie plastiku o włos, a tutaj jest to bardziej delikatne. Fajnie rozczesuje, jeżeli ktoś ma długie włosy, to na pewno będzie zadowolony. Ja jestem z tej szczotki bardzo zadowolona. Już się nią kilka razy czesałam, zobaczymy jak będzie się sprawdzała dalej. Może nagram jakiś osobny test albo porównanie. Napisane jest, że delikatnie rozczesuje, wygładza i nabłyszcza włosy naturalne i syntetyczne. Do wszystkich typów włosów, w tym również przedłużanych. Idealna do codziennego czesania suchych włosów. Ta szczotka niestety nie nadaje się do czesania na mokro i też nie można jej stosować przy używaniu na przykład suszarki czy jakiegoś innego ciepła. Włosy muszą być zupełnie suche i chłodne, że tak powiem. Ale szczotka naprawdę fajna, zupełna nowość i cieszę się, że Tangle Teaser też coś zmienia. I pojawiają się nowe, lepsze wersje szczotki. Dalej, jeśli chodzi o zapachy, wybrałam taki zestaw Playboya. Oni co roku te zestawy wprowadzają i one naprawdę ładnie pachną. To będzie idealny zestaw dla nastolatki, dla każdej dziewczyny, która lubi słodkie zapachy, ponieważ zapachy Playboya są niesamowicie słodkie. Nie są to bardzo długo utrzymujące się perfumy, natomiast można je zawsze wrzucić do torebki, psikać się w ciągu dnia, naprawdę sprawiają dużo radości. I tamta wersja, którą Wam pokazywałam ostatnio w holu, jest chyba najładniejsza. Natomiast wszystkie te zapachy są naprawdę ładne, słodkie. Nawet takie do psikania się w ciągu dnia, bardziej jako mgiełka. Mówię, nie są bardzo trwałe, ale są naprawdę, mają naprawdę przyjemne, ładne zapachy. No i opakowanie, super, trzy takie króliczki ślicznie się będą prezentowały na przykład na toaletce. Kolejnym pomysłem jest zestaw mydełek i tutaj mamy taki piękny zestaw z Bomb Cosmetics. Moim zdaniem prezentuje się to świetnie. Ja mam zamiar ten zestaw rozłożyć i te mydełka dołączyć do innych prezentów każdemu tam, kogo będę obdarowywać. Po prostu nie to, że jedna osoba dostanie tyle mydeł, bo to też jest dużo, ale właśnie dobrym pomysłem jest po prostu wyjęcie sobie tych mydełek z zestawu. To są mydła glicerynowe, takie barwione, przepiękne po prostu. Ślicznie się prezentują na taki przekrój mydła. I po prostu dołączenie do zestawu, jakoś to osobno zapakuję. I też pachną obłędnie. Jak wiecie, ja mam teraz kalendarz z Bomb i właśnie z tych mydeł się najbardziej cieszę. Z Bomb, samych tych malutkich tak średnio, bo ja lubię duże bomby. Natomiast tutaj konkretne te mydła są, myślę, że też bardzo fajny pomysł na prezent. Jeśli chodzi o Bomb Cosmetics, to mam też świeczkę. Zamówiłam taką typowo świąteczną, nazywa się Mistletoe Kiss, czyli pocałunek taki pod jemiołą. Pachnie po prostu cudownie, bardzo elegancko, nie jest to taki zapach choinki, nie jest to zapach taki ciężki, cynamonowy, jest to bardziej zapach świeży, coś pięknego. Taki nawet troszeczkę orientalny, bym powiedziała. Lubię te świece z Bomb Cosmetics, nie są jakieś takie bardzo przytłaczające jak nieraz Yankee i też wyglądają ładnie na prezent. Kolejny pomysł to jest właśnie Yankee Black Coconut, który wzięłam dla mojej siostry. Ona uwielbia ten zapach i właśnie dla niej mam tą świeczkę i będę jej wysyłać. To jest taki zapach kokosa, ale takiego bardziej, takiego uprażonego, coś takiego, to nie jest taki typowy kokosowy, słodki zapach, taki trochę bardziej stonowany. I jeszcze jedna świeczka, też z Bomb, Christmas Pudding, i muszę ją otworzyć, żeby ją powąchać, bo ona jest zafoliowana. Oczywiście te świeczki przychodzą w różnych kształtach, w różnych formach. I ta już ma zapach taki bardziej, taki trochę kawowy, trochę czekoladowy, taki cięższy, trochę właśnie jak takie ciasto. Ale nadal jest tam trochę cynamonu, coś w tym stylu. I te świeczki pięknie wyglądają, także naprawdę fajne pomysły na prezent. Jeżeli jesteśmy przy świeczkach i jakichś tam kominkach, tego typu sprawach, oczywiście woski, tak jak Krzysz pokazywała, są fantastycznym prezentem. Ja zamówiłam jeszcze coś takiego, to jest kominek. Wiadomo, że kamień jest bardzo modnym materiałem, tutaj ten kominek jest pomalowany właśnie w taki kamień.
w taki marmur. Także myślę, że każda fanka minimalizmu się ucieszy. I ten konkretny kominek jest, wydaje mi się, że z Janki. Wydaje mi się, że tak. A drugi kominek, ja taki mam i ten zamówiłam dla mojej mamy, ponieważ strasznie się u mnie podobał. To jest kominek z Kringle, typowo na woski lub na jakieś olejki. Pamiętajcie, że w kominkach nie tylko palimy właśnie woski, ale również olejki. Wystarczy do wody dodać kilka kropelek. I ja go już mam i słuchajcie, świetnie mi się sprawdza, ja go po prostu uwielbiam, także naprawdę mogę go polecić. Jak jest w sklepie, to polujcie na niego, jeżeli lubicie właśnie takie bardziej też minimalistyczne, industrialne ozdoby. I kominek wygląda tak, tu wkładamy oczywiście podgrzewacz. Zamykamy w ten sposób, o, i tu możemy wyjmować tą miseczkę. Miseczka też jest bardzo głęboka, więc możemy tutaj włożyć sporo wosku, wlać więcej wody, na dłużej jakby wystarcza i też bardzo łatwo z tej miseczki wyskakuje nam później ten wosk, więc o to się nie musicie martwić. Albo wkładamy na chwilę do lodówki, albo gorący wosk po prostu wylewamy lub zalewamy wrzątkiem. Metod jest kilka, ale ten kominek jest po prostu bombowy i jak wrzucałam go, też Wam się podobał. No i fajne jest, że jest taki wysoki. On wygląda bardziej jak taka lampka moim zdaniem. I jeszcze dwie rzeczy tutaj mam z tych propozycji. Zamówiłam cały taki worek i uważam, że taki worek z bomb świetnie się będzie prezentował pod choinką. Możemy go już nie pakować, tylko jakąś kokardę dorzucić i właśnie taki worek komuś podarować. Mówię tutaj chłopakom, że możecie dziewczynom zrobić taki prezent. Coś wspaniałego. Ja muszę go teraz, słuchajcie, otworzyć, bo chcę Wam pokazać zawartość. Okej, udało mi się dostać. Świetny jest ten worek, naprawdę fajnie wygląda, taki mikołajowy worek. Mam tutaj troszkę sianka w środku. I bomby. Ło, jak to wygląda! Dobra, pierwsze dwie. Takie deserki. Widzicie? Dalej. O, takie. Trochę wygląda jak ciastka, trochę jak takie bombki, coś takiego. Fajne zapachy w ogóle. Ja to na pewno, słuchajcie, rozłożę i tutaj rozdam. Mamy sporo osób w tym roku na świętach. Ostatni jest taki. Także na pewno każdy dostanie u nas bombę. I bomb jest, słuchajcie, 7. 7 po prostu. 7 bomb w tym worku. Takie i takie. Bardzo dużo. No i ostatni zestaw, też przepiękny, na który polował już mój Peter, bo Peter strasznie się dowiedzie, co w tym bałwanku się znajduje. Ja mu obiecałam, że ja mu to później oddam, jak tylko ten zestaw upominkowy otworzę tutaj przed kamerą. On był strasznie niezadowolony, że musi czekać. Ale musi, także ja teraz niestety rozwiążę i później będę pakować z powrotem. Na razie rozwiążę, żeby Wam pokazać, co jest właśnie w bałwanku, ale zestawów na stronie, jeżeli chodzi o bomb, znajdziecie bardzo, 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 bardzo dużo. Po prostu tyle, co tam było zestawów, nie wiedziałam, na co się zdecydować. I pewnie jak Wy wejdziecie, też nie będziecie wiedzieli, ale bierzcie póki są, bo jak one się wyprzedadzą, to pewnie później tych konkretnych nie będzie. Okej, udało mi się otworzyć to tak, żeby za bardzo nie uszkodzić bałwanka, bo później muszę to z powrotem spakować. Peter strasznie chciał otworzyć po prostu bałwanka. Zdejmuję siano, którego całkiem sporo tutaj mamy. O. I mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć kulek w różnych wielkościach. Najpierw będę tak pojedynczo wyjmować bałwanek. Jest czaderski. Następnie taką kulę obsypaną śniegiem, taką gwiazdeczkę. Kulkę tą mniejszą. Fajnie pachnie tak owocowo. Ta tak bardziej zimowo, miętowo. I taką babeczkę, którą Wam tutaj pokażę. O, tak wygląda. Taka bardziej krucha babeczka. Też ładnie pachnie. Także te zapachy są takie bardziej mroźne, miętowe, typowo zimowe. Świetny też zestaw. No i pięknie zapakowany. Jeżeli chcecie komuś podarować, to nie musicie już nawet pakować, bo to już jest zapakowane. Dużo tych zestawów z Bomb Cosmetics już ma jakby całe opakowania. Nie musimy się tutaj już za bardzo zastanawiać. Kochani, mam nadzieję, że moje propozycje na prezenty Wam przypadły do gustu. Trochę świeczek, kominki, trochę kosmetyków. Trochę gotowych zestawów. Idźcie na Kosmetyki z Ameryki zobaczyć właśnie gotowe propozycje na prezenty. Jeżeli macie zamiar zamówić, to pamiętajcie o tej wysyłce za 5 zł, o promocji. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli Wam się podobało. A już jutro zapraszam Was na film pielęgnacyjny. Do zobaczenia, pa, pa.